Cześć, drogi widzu, Garokuero z tej strony w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. Lecimy z tematem dalej. Tu ostatnio wspominałem, że mamy jakieś zadanka do wykonania. O co? O Hogwart. Dokładnie, o, nawet tutaj jeszcze się w aneksie biblioteki coś pojawiło, no ale tutaj musimy sobie wziąć udział w zajęciach wróżbiarstwa w trakcie dnia. Okej, możemy sobie odebrać tutaj w takim razie owe zaklęcie. No, bo w sumie pamiętam, że coś tam wykonałem, ale później zapomniałem jakoś o tym. No, to nie, to jest alchemiczna ta. No, właśnie tutaj mi się to pojawiło, ale nie zdążyłem escape'a wcisnąć. Dobra, poprowadź mnie tutaj, proszę ja ciebie. Ej, znowu ten odgłos taki dziwny. Dobra, nieważne. O, tutaj coś mamy, tak a propos. Jedyneczka to jest 11 plus 2, 13 plus 8, czyli pająk. Dwójeczka to jest 1, 2, 3, 4, 5 plus 9. 14 plus 3, czyli hydra. Tylko muszę dwójkę znaleźć. Dwójka u góry. Dobra. Dobry ten list. Raz i dwa. Bardzo dobrze. Okej. Gdzieś tutaj klucz Dedala powinien być w takim razie. Pytanie brzmi gdzie? Bo jest szafka zamknięta, dlatego. Tutaj niczego nie ma nawet. Nie przeskoczę, tu szkoda. Dobra, zanim tam na górę wejdę, to właśnie spróbuję sobie znaleźć tutaj ten kluczyk. Ale niczego nie widzę. Ach, nie, chwila, chwila, usłyszałem. Czyż był u góry? Nie, raczej wątpliwe. Za daleko. A w takim razie będzie chyba tutaj na dole. O. Pięknie. Kolejny żeton. No i teraz już możemy śmiało się tutaj udać na zajęcia. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Po drabinie do góry. I oto jesteśmy.
Coś tu chyba się zbugowało, co? Albo i to ma tak wyglądać? No nie wiem. What do we have here? A demigod. Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. It's clear you saved my uncle from a very bad lot. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Jak coś to jest, wiesz, słyszę pomocą, nie? He often asks after you and his owl. I've completed all of my tasks, Professor Onoi. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Wyczuwam zagrożenie, widzę triumf, widzę potęgę. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. The pulso to taki znak P. Yeah, descento. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Czemu? Skąd mi się wziął the pulso? Zawsze możemy zrobić tak, raz, dwa, trzy i bum. At some point you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. No dobra, póki co to weźmiemy sobie oczywiście Akio. No i jest cacy. Zadanko wykonane, udział w zadaniu, znaczy udział w zajęciach mamy za sobą, więc możemy kierować się do kolejnego zadania, którym jest Sara Herodiany. Zobaczymy, cóż ona tutaj ma nam do powiedzenia. And you also went on to do the exact same thing. Jest i ona. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often
often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? What ends up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graphorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Okay. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make help. Musimy... O, coś tu lat... A, dobra, kartki. That secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. To lecimy na dół. I lecimy jeszcze niżej. Okej. Jeszcze niżej. Całkowicie na dole się to znajduje, z tego co widzę. O, tutaj mamy zameczek jakiś, ale poziomu drugiego, więc za bardzo nam się nie przysłuży. Depulso, ona mówiła. Okej. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. No proszę, proszę. Mamy tutaj jakiegoś ładnego dungeona. Dzień dobry, oczywiście Revelio, które nam pokaże tutaj jakieś pobliskie rzeczy. Nie są one za wyraźne, co prawda. O ja. Czy Akio to będzie działać? Będzie działać. Dobra, sobie tutaj zaraz znajdziemy jakieś ciekawe itemy. Bo trochę tego jest. Pięknie. Na tym poziomie tutaj z tyłu wszystko już mamy za sobą, okej. Pończa Herodiany. To się niby podświetla, ale... Niczego z tym nie możemy zrobić. Okej. Okay. Okej. Okay. Zmierzyłem ze siebie. Nieźle. Okej. Okay. Czyli mam rozumieć, że tutaj nie możemy tego przesunąć. Tutaj też nie możemy tego przesunąć. Ale możemy zrobić to tak. Czy teraz mogę to popchnąć? Mogę. No i su... A.
No i niby super, ale nie do końca. Teraz już jest lepiej. Ciekaw jestem jednak, do czego to służy. No nie wiem. Aczkolwiek jeszcze może lewiosy bym spróbował. Nie. Dobra. A, tutaj jest, okej. Akio. Depulso. Akio. Depulso. Nie, depulso, Akio. Dokładnie. I depulso. Nie, i Akio. Ło. Chyba trochę za daleko to zaleciało. Aczkolwiek nie, za daleko, no. Dałoby się to. Nie, nie da się. A gdyby tak? Aha, nie ma. Już myślałem, że się wytrwanie, że w ostatnim momencie na to wskoczę, ale niestety tak to nie działa. Szkoda. Okej, okay, dajmy to tutaj. Ewentualnie teraz popchnijmy to. No dobra, niech będzie i tak. Dobra, i teraz tego nie możemy popchnąć tam. Znaczy, no niby możemy, ale... Dobra. Próbujmy to w drugą stronę zrobić. Chociaż nie, no nic z tego nie wyjdzie niestety. Nie wiem, do czego to służy. Ajajaj, nie. Dobra, czy Akio użyć? Huh. A gdyby tak... Nie, to są dwie części. Dobra, spójrzmy na to z góry może. A, bo tu coś jest w ogóle. Skrzynia. E, to dobrze robię. To by się w ogóle dało wcisnąć tutaj, ale w sumie nie wiem tak naprawdę po co. Chodzi o to, że może przejść na drugą stronę. Żeby przejść na drugą stronę, to... Nie, naprawdę, nie wiem po co to jest tutaj. Okej. A teraz się podświetlają dwa, tak jakby to co, mogę to rozdzielić? Nie, teraz to w ogóle coś zepsułem. Chociaż nie, niekoniecznie zepsułem, przecież teraz mogę zrobić tak. No dobra.
I to co przeleci tutaj. No, my z tym nic nie zrobimy. No i co teraz? Tam też mi to nic nie pomoże. No dobra, poleci to tam. Aha. Okej. No dobra, ale jak tutaj to mam, to teraz to już jesteśmy w domu. Robimy to, robimy to. No i teraz robimy to. Możemy sobie przeskoczyć. Tutaj możemy sobie to odwrócić. Akio. Akio. No jesteśmy w domu. Yeah, jak ja bym wiedział na samym początku, to bym od razu sobie to ogarnął. This must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. To ja w tamte w sumie zadanie wykonałem bez użycia jakiegokolwiek tego. Bez użycia jakiegokolwiek jakiejkolwiek tej zmiany. Chyba, że no, coś było jeszcze do ogarnięcia, ale nie wiem. Purge defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Uspokój się. Ej, nie działa to na tego, na czarodzieja, w sensie na ucznia. Dobra, zadanie jest wykonane. Gdzie ona to jest? Gdzieś tam u góry w ogóle. Jeszcze? Jeszcze. Jeszcze? I jeszcze. I jeszcze? I jeszcze. A no tak, bo to przecież na samym dole było. Zapomniałem o tym. Dzień dobry, pani. Sophronia, I solved all the puzzles in the hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. Czemu ja? You're my second favorite hero. A kto jest pierwszą? Ej, koleżanko, nie pogrywaj sobie ze mną. Mogę wystrzelić kota w powietrze? Oj, nie to akurat. Levioso i patrzcie. Nie, nie mogę go wyrąbać. No, mówi się trudno. Nie będziemy się tutaj może znęcać nad tym biednym kotem. Sprawdźmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Jest jeszcze jedna misja do wykonania, którą jest kort przywoływaczy mecz drugi. I pokój łamigłówek Depulso 2. No proszę, nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj istnieje. No ale dobra. Myślę, że tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, a ten możemy sobie aktualnie zakończyć. Tutaj jeszcze mamy skrzat, sakwa i krosno. Smyk chce pokazać nowe sztuczki do ratowania zwierząt. Zresztą było też dopisane. Myślę, że zanim w otwarty świat wyruszymy, to też będziemy mogli sobie z tego skorzystać. O, tutaj mamy w ogóle mamy zamek Alohomory. No i superowo.
wcale to nie jest podejrzane, że robię to na początku, znaczy wśród innych studentów jeszcze w dzień. No ale mniejsza z tym, co ten kot tu robi. Jest jakiś list. No i mamy też zamek pierwszego poziomu. Wszystkie gniazda są pełne? Jakim cudem? No dobra, to zaraz coś tutaj zniszczymy, jakiś jeden przedmiocik. Bardzo dobrze. Zobaczymy, co tutaj nam rzuci ta skrzynia. Oczywiście, że item gorszy. A, tutaj list jakiś mamy. Szanowna pani profesor... Ach. Dziękuję za pracę na temat gwiezdnych anomalii. Będzie ona wspaniałym dodatkiem do atlasu, jaki mam nadzieję wydać. Skontaktuję się z panią, jeśli postanowię dołączyć do publikacji te prace lub badania leżące u jej podstaw. Pozdrawiam serdecznie. M.P.N. Cornelius. Dobra, to niczego tutaj nie mamy w sumie więcej, poza tym listem. Okej. Tak jak już wspominałem, w tym momencie możemy zakończyć sobie ten odcinek. Kolejnym ruszamy dalej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczyska.